No. Cześć i czołem, witam was z kochane siorki w kolejnym odcinku z Hills of Ion. Jak wiecie, ostatnio byłem głodny, tego zjadłem śniadanie i ruszam do walki z nowym, zupełnie nowym animuszem. Jak widzicie, wbijam się na dole w Rumunię. No, ryzykowny manewr, mogą mnie, jak wiecie, okrążyć, mogą mnie zmiażdżyć. Ale z drugiej strony, słuchajcie, nie ma chyba alternatywy. No ja muszę to zrobić z bardzo prostej przyczyny. No moje dywizje się duszą. Na południu mam wielki problem i nie będę w stanie, w moim odczuciu, poprzewać dalej, bo tu będzie za długa linia frontu, jak zaczniemy stąd walczyć, więc muszę tą armię południe tutaj przenieść. Tak, żeby zielona była na środku, fioletowa na północy. To jest jedyne wyjście. Więc no, musimy tak zrobić. Taka jest moja myśl, słuchajcie. Więc atakujemy Konstancję. Na szczęście nie są nasi przyjaciele Rumunii przygotowani na taką sytuację. A tutaj delikatnie będę starał się też puszować tak Rygę, żeby te państwa bałtyckie wyzwolić. I zobaczymy, co z tego będzie. No tutaj bardzo mi pomogli, myślę, Francuzi, tak? Tym puszem. Oni chyba to zrobili nieświadomie. To mi się pomyliło w planach, ale generalnie cieszy mnie to, co się w tej chwili stało. To jest taka myśl, jak widzicie, puszować. Tutaj też jakoś dziwnie idą, ale idą. Gdzie wyjdziecie? Aha, tak na okrągło. No bo im raz cofał już. Niech to idzie. Mamy dużą tutaj wyższość nad nimi. No chcę odciąć. Plan jest taki, że odcinamy Rumunię od Rosji i odcinamy Rumunię od morza. To nam powinno dać bardzo duże osłabienie tych jednostek. Oczywiście w dłuższej perspektywie. Ale też o to chodzi. Ciężarówki jadą na pomoc. No trochę złą stroną jadą, ale dobra, jakoś to będzie. Konstancję chcę zrobić, bo to jest port. To wiadomo, port daje zaopatrzenie. Nawet gdyby mnie tutaj okrążyli wtedy, to i tak będzie dobrze. Silniejszy wróg ciągle. No tak jest, no. Tylko trzeba zrobić to mądrze. A niekoniecznie szybko. Wjeżdżamy do miasta, bo będziemy pierwsi od tej rosyjskiej dywizji i to jest piękne. Teraz możemy się bronić. Potem tutaj dojedziemy. Zróbmy jeszcze nie. Wy zahaczcie o to miasto jeszcze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, pięknie. To jedno, tu już jesteście. To puśnijcie tutaj. Dół jest jako tak ogarnięty, góra. Dochodźcie do Rygi, pięknie, pięknie. Zobaczcie, mamy odcięte to wszystko. Więc teraz tak. Niech jedna to zostanie do obrony. Wy zapraszam tutaj. Dobrze. Dół. No, że tak Francuzi puszują, to jestem w szoku, słuchajcie.
A jakiś desant francuskiej piechoty, ale pięknie. Zbójcie Bukareszt. Może wtedy Rumunia padnie. A wy, przyjaciele? Tutaj zapraszam. Odetniemy tę dywizję w końcu. I ziemię Bułgarii przejmiemy. Też jest świetna wiadomość. Dawajcie te kociołki, przyjaciele. Szkoda czasu. Odbijemy was, misie kolorowe. Nie bójcie się. O, proszę, pięknie. Pięknie się robi. O, tutaj, zobaczcie. I nie podpuszujemy armią o południe, ale oni tylko trzymają linię. Ja od nich więcej nie wymagam w tej chwili. Rumunia kapituluje. Pięknie. O to chodziło. Teraz trzeba tych popuszować. Rosjan tutaj. Tych wyzwolimy. Nie dziękujcie, że was uratowałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie chcę wam puszować za bardzo, bo to jest ryzykowna sprawa. Jak oni nie czują mocy, żeby puszować. Tutaj zaatakujcie. Wy trzeba odciąć dywizję. I spokojnie ich pozamykamy teraz. Dobra. Tutaj spróbujcie przepuszować ciebie. Tu zapraszam ciebie. Też tutaj zapraszam. Bo oni kiedyś się, wiecie, mogą zorientować i nam zrobić pusza. Faktycznie lepiej tak to zrobić. To jest bardzo ważna prowincja, jakby ją odciąć. Tylko że ja bardzo mam kim. Bo jakby zrobić tak. Tutaj spróbuj. Pomóż im tutaj. Wasze zdrowie. Te tam wchodzą w teren, ale to się potem odbije. O! Piękny kociołek.
Was tutaj zapraszam. Przyjaciele, musicie to zrobić. Rozwalimy ten kawałek i będzie lepiej. Przepaszowujemy ich. Wolno, bo wolno, ale jakoś to idzie. Pax Americana. Dobra. Spróbuj. Powinieneś pójść. Ale nie, ale 6 dywizji to nie pokonasz. Trzeba ten kociołek. Dokładnie tak. Ten kociołek trzeba skończyć. Jak go skończymy, to będziemy mieli więcej wojska, żeby puszować tutaj. I teraz po prostu południowy odcinek frontu przejmie ta armia. Ej, co wy się dobijacie? Spuszować. Zapraszamy. Dobrze. Teraz oni się rozejdą. No dokładnie, proszę tam się przemieścić teraz. Będzie lepiej. Mam wolne fabryki, ale nie bardzo chcę to robić. Dostosujmy ilość. Tak, bo właśnie ropę robił już sam. I to w dosyć dużych ilościach. Pokażmy budowę. Ale mogę pobudować więcej. Zróbmy infrastrukturę na naszych rdzennych ziemiach. To akurat nie zaszkodzi. Będziemy mogli tutaj więcej postawić fabryk. Ok. Puszu, puszu. Patrzcie, moje dwie dywizje puszują ich 8. To rozumiem. Oczywiście jest to efekt tego, że nie miałem zaopatrzenia, są odcięcia od dostaw, tak? A liczy się efekt końcowy. Tutaj spróbujmy. Iran jest w aliantach. Świat się kończy. To one są tutaj się puszować. Ale to na razie mnie w ogóle nie interesuje. Tu mnie interesuje, co się dzieje. Oj nie. To lepiej tam spróbować ataku. Manpower 300 tysięcy. To trzeba mądrze te nasze skąpe zasoby ludzkie, że tak powiem, zużywać. Bez stosownych ataków. Będzie dobrze. Czy co? Popraw relacje. Jeszcze. Mam dużo tej siły politycznej. Ja wolę, żeby ci moi sąsiedzi przypadkiem kiedyś nie chcieli mnie zaatakować. No ładna jest Grecja, nie powiem. Dobrze. Tych poszujemy. Tutaj.
Ten atak ma marne szanse powodzenia, ale spróbujmy. O, tutaj się wbiliśmy troszkę. Pięknie. Jeszcze trzeba ich podzielić po prostu. A tu będziemy tę stronę puszować. Patrzcie, 40 dywizji rosyjskich. Ale szał. A tak z każdej strony. Zobaczcie. Ha, przepuszczałem tyle dywizji. Ja cię pędzę. No to nie jest łatwa wojna. Te cztery dywizje. Nie, niech je jeszcze robią, nie będę ich wyrzucał na front. No Google się w ogóle na razie widzicie nie interesuje. Ale tutaj się Amerykanie wbili. Trudno, nie, ja nie puszuję. Ja nie puszuję, to nie jest w tej chwili ważne. Muszę naprawić fronty. Chociaż jak tak, to puszuj na automacie. Co się może złego stać? Póki ma korzystny plan, niech puszuje. Możemy sobie pozwolić na trochę strat manpowera. To będzie atak. Patrzcie, co się dzieje. Damy cię ostrożnie, żebyś realizował, przyjacielu. Żeby tam przypadkiem cię nie okrążyli za bardzo. I będzie się udać po prostu tam. Po trupach nieprzyjaciół naszych. Ale to są bitwy. Naście powinni dojść tutaj. Powinno być po naszej stronie. No ale zobaczcie, to jest dywizji. Tutaj stracę masę ludzi. Atakuj z kolejnej strony. Bardzo powoli, ale ich przebijamy. Coś do przemysłu zbustowaliśmy. Coś dla naszych ludzi trzeba polepszyć. Możemy dać jeszcze lepsze wsparcie. O, odcięci. Zobaczcie, ile tu jest dywizji. A ci uciekają.
To podłe dranie. Tutaj Francuzi na szczęście robią swoje. Ci sobie realizują delikatnie planik. Lecz jest ryzykowny. Nie tam, atakujcie. O, już 44. Powoli, bo powoli, ale coś tam się dzieje. Będziemy mieli kłopot z tymi dywizjami. To jest tak dużo wojska na tym południu. Przepchniemy to, ale jakie są straty? Dobra, słuchajcie. Z każdej strony atak. Boże, ile to jest dywizji? 90 dywizji. One się będą po kolei wykruszać, no. To będzie bolało strasznie. Jak nasza produkcja dywizji pancernych. Jakoś tam idzie. Drugie trzymamy. Północ. Delikatnie bardzo, ale puszujemy. Też spoko. Tu się nam teraz robi kolejne okienko. No nie, no muszę to wykorzystać. Oby jakoś poszło. Nawet nie chcę patrzeć. O, już, patrzcie. Ich dywizje się wycofują po kolei. Widzicie? Nie wiem, ile go zbiliśmy, ale kilka. Teraz tak, was tutaj zapraszam. Was zapraszam tutaj. Was tutaj. Będziemy teraz strzeli tutaj się przebić. Odciąć te wszystkie dywizje i je skończyć po prostu. Tak, zapraszam. Nie, nawet tutaj. Nie w to skupisko, tutaj trzeba zaatakować. Już dokładnie tędy i potem okrążymy. Jak tutaj? Szybciutko poszło, pięknie. O, dokładnie, mam kociołek. Tu jest ponad 100 dywizji. Nie ma co teraz płakać. Słuchajcie.
atak. Jezu, ale się dzieje. Na dole nie puszniemy. Ten dolny atak możemy wstrzymać. Same o dywizji. Na górze. Nie na ludzi, ale dokończcie ich, no co wy. Tutaj poszło, co? Tutaj na razie nie chcemy tego wykorzystywać. Zajmiemy się dołem. Trzeba dojechać Rumunię po prostu do końca. Ale kocią. Czy się bronią nasi jakoś tam. No nasze dywizje się wycofują. Teraz wam pomagamy. Dobrze, Boże, żeby tylko tą skończyć. Z ponad 100 dywizji. Ale jazda. Może najpierw to. Patrzcie, ile tu jest dywizji. Sto 40 dywizji prawie. To musi wujka Stalina zaboleć, co? Takie coś. Mamy już 28 minut odcinka, także myślę, że to skończymy. Ustawimy tylko tutaj armię na odpowiednich pozycjach i będziemy kończyli odcineczek. Armia Północ. Przygotujcie sobie plan na razie. Tutaj patrzcie, jakim ilość dywizji spada. Z każdej strony dostają ostrzał. A patrzcie już. Zorganizowanie. Wszystko jest na poziomie minimalnym. Co chwilkę 10 dywizji spada, zobaczcie. Chyba największy kocioł, jaki zrobiłem w historii. To potem zostało. A już kolejna dycha dywizji się go w mył go spadła. O, mam najlepszy czołg lekki, jaki jest w grze. Bardzo dobrze.
My damy produkcję oczywiście. Ile zostało? No, 100 z hakiem. To będzie długa walka, słuchajcie. Przyspieszymy czas, żeby to szybciej skończyć. Tutaj mam jakieś wojska, żeby móc to skończyć. Jest zbyt dużo, słuchajcie. Ale wiecie co? Spróbujmy. Co się może złego stać? O, jak ilość dywizji spada. Pięknie. Te dywizje się po prostu rozpadają w błyskawicznym tempie. O, szybko poszło. Dobra. Chyba się po prostu Rosjanom wojsko skończyło. Taka teza. No ale to trwa. Jak wasz plan? To realizuj. Ostrożnie. Nie ma co się śpieszyć. W tej chwili. Jak tam nasz kociołek? Nie ma kociołka. Wszystkie padły, ale wspaniała informacja. Dobra. Słuchajcie, więc robimy plan. Taki może być. Zielona armia. Edytuj plan zielonej armii. I tobie daję plan ofensywny tutaj. Pięknie, kampanie nowe. Poprawiamy. Co jeszcze możemy poprawić? W sumie teraz już wszystko mogę robić. Zróbmy tak. A ta armia. Ach, niech będzie tak. Bo ta linia fioletowa ma najdłuższy front. Może aż tutaj się ciągnie chyba. To
To zielony pol wydłużmy. O, dotąd. A fioletowy skróćmy. O. I teraz to jakoś będzie wyglądało. Moje jednostki się przeniosą. Ja teraz zrobię jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, żeby już skończyć. Dywizję tutaj do planu. Ale trzeba jakoś te dywizje porozdzielać. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. I teraz stąd cztery pancerne. Raz, dwa, trzy, cztery. O tej armii, okej. Ile mamy tutaj jeszcze pancernych? 4, 5. Czyli możemy spokojnie dwie przenieść. Tutaj. I stąd. A, tu już są. No dobra, raz. Dwa. Tutaj. Teraz musimy tylko jeszcze raz z armią pokazać ich plany i te jednostki się po prostu poprzenoszą wszystkie. Okej, okay. Pyk. Pyk. I teraz te wszystkie dywizje pancerne będą się rozrzucały. Tutaj jest dywizji pancernych 3, 4 dywizje pancerne. Tutaj mamy też cztery dywizje pancerne, a w Czerwonej Armii mamy raz, dwa, najmniej dwie, nie, trzy. Tak, to jest ok. Mamy wszędzie po kilka dywizji pancernych. Moje jednostki się przenoszą, jeszcze nie realizują planów, bo też nie bardzo mogą. Ale możemy stwierdzić tak nieśmiało, że jesteśmy już na dobrej drodze. Rumunia jest podbita. Nasze budownictwo idzie bardzo dobrze. Robi sobie tą infrastrukturę. Myślę, że mogę już spokojnie porobić jeszcze więcej ropy syntetycznej. Mamy naprawdę w ogromnej ilości fabryk. 194 cywilne. Wojskowych też sporo. Mamy też gumę. Bo my robimy bardzo dużo czołgów. Kusi mnie też, żeby wiecie co robić, żeby zrobić już czołgi średnie, ale do tego chciałbym to popchnąć, że tak powiem, czasowo. I wtedy sobie te lekkie zmienimy, na przykład lekkie czołgi dodamy do zmechów. Zaczynamy robić dywizję średnich czołgów. To jest taki może pomysł, który też nie wiem, czy go zrealizuję. Z tego względu, moi kochani, że tu się kończy mi się świat. Ale to możemy już po to dawać. Czekajcie. Byśmy dali tutaj. Tak sprawdzimy. Czołgi średnie. Zmniejszy wytrzymałość trochę. Ale patrzcie, co nam da. To już możemy zrobić, słuchajcie. A wtedy Armored Division damy z czołgów średnich. I to będzie ciekawe zagadnienie. Tylko te czołgi średnie trzeba by je wynajdywać. Zaraz zaczniemy to robić, poczekajcie. I tak to będzie wyglądało. Grecja, zobaczcie, jaka jest wielka. Grecja naprawdę idzie. Możemy coś zmienić. Pacyfikację ruchu oporu na przykład. Tutaj dodajemy te czołgi średnie i będziemy to zmieniali.
A Wam, moi drodzy, naprawdę dziękuję za oglądanie i z tym widokiem pięknej Grecji widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!